No witam serdecznie na kanale Ojca Chrzestnego. Widzicie, dojechaliśmy do Orsowi. No teraz się załączył. Siedzimy, widzicie, na 45 minut na pauzie, więc nie w samochodzie, wyszliśmy popatrzeć i pooddychać powietrze. Póki jeszcze jest troszeczkę baterii, bo za chwilę się może rozłączyć, więc nie wiem. To wam pokażę, jak fajnie tutaj wygląda to. Naprawdę podziwiać można troszeczkę. Tam jest miejscowość właśnie Orsowia. No nie zejdę dalej, bo niestety jest dość urwiście, kamienisto. Ale tam w oddali widać tą mieścinkę. No i stoi nasz samochodzik. Tam u góry, góry widzicie fajne. No i tak siedzimy. No i teraz jeszcze wypijemy sobie, dopijemy kawkę, papieroska i będziemy startować. Tradycyjnie Grecja. Także pojedziemy, stwierdzimy, towar zdamy, następny ładunek i będziemy wracać. No. I tak życie kierowcy płynie, widzicie. To są te przyjemniejsze uroki, bo jest ładna pogoda dzisiaj. Można posiedzieć sobie. Gorzej jest, jak pada, no to wtedy jest człowiek zmuszony siedzieć, widzicie, sami w kabinie. No. Teraz nie, nie w tym odcinku, ale w następnym poruszę jeszcze temat pracy i płacy kierowców, ale w systemie 2 na 1, 3 na 1, no i cały tydzień. Oczywiście mówimy to o pracy na międzynarodówce. No bo po Polsce nie mam odniesienia, a zdobyłem wiedzę, więc z nią się wami podzielę się z wami tą wiedzą, aczkolwiek sami ocenicie po tym filmiku, jak to będzie wyglądało i czy co się opłaci bardziej. No bo to są tak dość konkretne sumy, konkretne pieniądze za konkretny czas. No. Także pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Wam na pożegnanie.